Nie? A zatem to wszystko jak gdyby pokazuje, w jakich kategoriach myślowych i w jakim systemie operuje świat i ty, śmiejąc się, bardzo wyraźnie to rozpoznajesz. Nie? Że dokładnie jest tak, jak on mówi. Nie? Zatem przyglądając się swojemu życiu, nie? Zobacz, twój sposób, nie wiem, zachowywania się, twój sposób ubierania się, twój sposób wykonywania twojej pracy, wszystko to jest obliczone na zysk. Wszystko. Nie? Mówisz, lubię te spodnie, ale no, nie mogę się w nich pokazać, bo co ludzie pomyślą, nie? Że kretyn, że debil, że w ogóle, że szmaciarz, albo nie wiem, co tam jeszcze, nie? Założyłbym ten kapelusz, nie, ale piórko jest z tyłu, a nie z przodu, nie? A ja lubię z przodu, nie? I też znowu, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Sposób mówienia, sposób prezentowania siebie samego, nie? Jest zawsze obliczony od samego początku, żeby być przyjętym, nie? Żeby mnie ludzie lubieli, akceptowali, mówili, o, jaki wspaniały, nie tego, nie, o, tak fantastycznie, nie? No, chodź, Jasiu, tego, nie? Kto wie, może nawet ktoś na piwo zaprosi. Kto wie, może się takie szczęście też trafi, nie? Zatem to wszystko jest zwrócone właśnie na to. Nie? I to jest pewna prawda fundamentalna, którą Paweł w mgnieniu oka rozpoznaje. W mgnieniu oka. I zobaczcie, że to wszystko, co ja dotychczas powiedziałem, zawiera się w tym jednym słowie. Głupi. Nie? Zatem jeżeli jedno słowo ma w sobie tyle treści, dlaczego? Dlatego, że zobacz, jeżeli mówi to ta konkretna osoba, nie? Jeżeli ta konkretna osoba, którą się zna i którą ma się doświadczenie znać i też przyjmować od tej osoby takie, nie inne dary, to jedno słowo właśnie jest całą taką historią. Nie? Zatem Święty Paweł mówi o tych dwóch mądrościach, nie? I to jest ta mądrość świata. Więc słuchajcie, jest prawda taka, że ja, że tak powiem, bo w pewnym momencie tobie się może wydawać, nie, że ja tak, nie wiem, drążę, powtarzam, nie, mówię, no dobra, dłuż iść dalej. Nie. Nie zdajesz sobie sprawy, jak to głęboko siedzi w tobie. Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie? I teraz, że tak powiem, mówienie o tym jeszcze jest tylko i wyłącznie pewną próbą przybliżenia tobie tej rzeczywistości, która jest w tobie. Która jest w tobie. Nie? I która wpływa na twój sposób myślenia, twój sposób działania, twój sposób odnoszenia się do Boga i do innych. Na przykład. Dlaczego? Dlatego, że ta mądrość świata, ona tak naprawdę kreuje sposób, w jaki my kochamy innych. Po co my kochamy innych? Dlaczego kochamy innych? No tylko dlatego, żeby mieć zysk. Po nic innego. Nie? I tutaj na przykład, to odnosi się do każdej tobie znanej formy miłości na tym świecie. Włącznie z miłością mamusi. Miłość matki nie jest absolutnie mniej egoistyczna niż każda inna miłość. No i, że tak powiem, aż czuję, że wyrwałaby się jedna z drugą, ale się boi. Boi się. A? Ale jak to? Ja matka Polka. No tak. Dlatego, że to cały czas gdzieś wiąże się z tym, że potrzeba pamiętać,
że ta historia, która miała miejsce na początku, kwestia grzechu pierworodnego, jest czymś, co cały czas bardzo głęboko przenika każdą komórkę twojego i mojego istnienia. Bo tutaj potrzeba zaznaczyć, potrzeba sobie przypomnieć, że tak jak powiedziałem na początku, dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa nie jest dziełem, że tak powiem, lekkiej korekty twojego istnienia. Nie? Że ja tak naprawdę, generalnie rzecz biorąc, to jak tak się popatrzy, to tak całkiem, nie? To tam jakieś drobne usterki, tego nie tam, nie? Jakby coś tam tu podkręcił, tam podkręcił, nie? Tu troszkę więcej, nie? Tu troszkę popuścił, nie? I będzie dobrze. Nie. Dzieło zbawienia jest wymianą starego na nowe. Nie? Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie jest rzeczą niemożliwą zreperować. Oczywiście, a zatem ty nie wymagasz drobnej poprawki, nie? Że tam, a no, jestem istotą myślącą, nie? To całkiem nieźle, nie? Cokolwiek tam myślisz, nie? Ale to parsześnie. Siadam czasami, modlę się robi się, to się ma. Nie, nie, to tak generalnie rzecz biorąc, to jest całkiem, nie. Właśnie jak popatrzysz dobrze na to stwierdzenie i na to słowo, które ogólnie rzecz biorąc właśnie wyjaśnia mądrość tego świata i nawet gdzie w pewnym momencie mówisz, będę pomagał, wezmę mamusię do siebie, nie? Będę posyłał siostrze te antydepresanty i Coca-Colę i coś tam, nie? Naprawdę wcale nie musi to znaczyć i nie znaczy, że kochasz mamusię, siostrę i nie wie tam kogo jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma bardzo głębokie pragnienie, na przykład być dobrym synem. I robię to tylko właśnie po to, żeby mieć poczucie, że jestem dobry. Zatem nie robię to dla nikogo, tylko i wyłącznie dla siebie. Być dobrą córką. Nie? Być dobrą córką. Być dobrym synem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zatem wracając do tej, że tak powiem, nieco kontrowersyjnej wydawałoby się miłości tak zwanej mamusi, że mamusia to kocha naprawdę. Nie, nie. Dlatego nie, ponieważ kobieta, która urodzi, staje się mamusią. Żadna kobieta nie rodzi dziecka dla kogoś, tylko zawsze dla siebie. Nie? I teraz w czasie, w którym, gdzie jest w stanie błogosławionym, to cały ten czas przenika ją wiele myśli, ale jedna jest na pierwszym miejscu. Żeby dziecko było zdrowe. A zdrowe to znaczy jakie? Dobre. A dobre to znaczy jakie? Przynoszące zysk. Nie? I później to idzie dalej. To naprawdę, nie? Żeby moja córka na przykład była sprzątaczką na Wall Street. Nie? Żeby była kimś, nie? Nie żeby sprzątała w Kielcach, bo to nie jest żaden zaszczyt, nie? Ale żeby sprzątała na Wall Street. Nie? A mój syn, żeby był kierowcą traka. Nie, ale jakiego traka? Mówię, no to nic, już tam nie musi być 18-kołowiec, może być 4-kołowiec. Ale 4-kołowiec to nie jest żaden trak. Zawsze coś, nie? Zatem rodzice nie pozostają obojętni wobec tego, kim dzieci mogłyby być, nie? I mamusia i tatuś, nie? Robi bardzo poważne inwestycje, żeby córka i syn wyszli na ludzi, bo jak wyjdą na łajdaków, no to będzie to reflektować. No właśnie. A przecież nikt nie chce tracić. Nie? To jak gdyby oczywiście dowód na to, że mamusia jest, nie jest wcale mniej egoistyczna, te dowody idą dalej. Dalej i głębiej. Nie? Dzięki temu świat jest pełen radości, bo mamy tyle kawałów wartościowych. To nie jest przypadek. To jak gdyby nie myśl, że,
że te kawały wymyślają jacyś złośliwi zięciowie albo zięciówki, nie? Bo to w ogóle, że tak powiem, no z czegoś trzeba się śmiać. Nie? Nie, to są historie zabawne, takie właśnie ludyczne, z tego względu, że ten proces w kobiecie tak postępuje, że inaczej po prostu być nie może. Nie? Bo tak zwana teściowa to jest kobieta, która absolutnie nie zgadza się na to, żeby przestać być matką. Koniec. Nie? Bo jest faktem, że każda kobieta rodzi jedno dziecko dwa razy. Nie? Pierwszy raz na początku, po 9 miesiącach noszenia go pod sercem, tego dzieciątka, a później jak dziecko odchodzi od niej. Nie? Idzie gdzieś tam, nie? Nie wiem, na piwo czy gdzieś. To ten drugi poród jest dużo bardziej boleśniejszy. Dlaczego? Dlatego, że ten drugi poród wiąże się z koniecznością, bo ona jak jest, to ona jest dla dziecka cały czas, nie? Że tak powiem, czerpie z obecności dziecka, spełnia się to, co w kobiecie jest najmocniejsze, a mianowicie macierzyństwo. Nie? Ona się spełnia przez obecność. Nie? Dziecko odchodzi, nie ma. Nie? I ta pustka mówi, to ona się musi zacząć rozglądać. Ona się rozgląda, patrzy, jakiś obcy, jakiś facet. Nie? A ludzie mówią, to twój mąż! To mój mąż! Boże! Ja nie wiedziałam! Nie? Przez 18 lat albo 19 straciłam nieco kontakt, bo tutaj byłam, tu się realizowałam, tu byłam, a tu i teraz z obcym? Nie można z obcym. Jak to z obcym? Nie? I ona mówi, wróć synku, wróć do mamusi. Mamusia kocha cię bardzo. Kocha cię bardzo. Ta. No i, że tak powiem, to wszystko widzi koleżka syna i mówi, ułóżmy jakiś kawał o teściowej. Nie? Żeby się przypodobać żonie synusia. Zatem to w jakiejś mierze oddaje to stwierdzenie. Nie? A zatem ten pierwszy werset z listu do Galatów ze względu na to stwierdzenie świętego Pawła od razu przypomina mi, że mówi Paweł w innym miejscu właśnie o tych dwóch standardach mądrości. Nie? I teraz jest właśnie ten standard świata. I jak zdajesz sobie sprawę, chrześcijaństwo i chrześcijanie są zawsze w ogromnej mniejszości. W ogromnej mniejszości. Bo taka jest ich funkcja. Pan Bóg nie wybiera wszystkich. Pan Bóg chce określoną liczbę, mniejszość. Pan Bóg chce niewielu. Nie? Teraz gdybyśmy popatrzyli na przykład na Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, to zobaczymy, że powiedzmy, jakieś są dane statystyczne, powiedzmy, że 10 milionów jest katolików w Stanach Zjednoczonych. No tak, nominalnie tak. Natomiast trzeźwych i świadomych, to jak jest 100 tysięcy, to naprawdę, naprawdę. Reszta to są tak zwane śpiochy. Nie? To tak jak ze szpiegami, nie? Ruscy wysyłają, powiedzmy tam, nie wiem, jakieś tam dzieciątko, 2 miesiące, ono jest małe, oni wysyłają, przyklejają znaczek na czoło, nie? Zdjęłano w SSRR, nie? Wysyłają do Stanów Zjednoczonych, nie? I to dzieciątko tam rośnie w tych Stanach Zjednoczonych, nie? Tam po 30 latach, nie? Jestem szpiegiem, nie? Budzi się śpioch, nie? Budzą go, nie? Mówi, jesteś nasz, nie? No dobra, nie? Tak samo jest, dokładnie tak jest, nie? Nie będziemy teraz określać, jakie są cechy charakterystyczne śpiochów, nie? Ale cechy charakterystyczne chrześcijan to jest właśnie swoista dojrzałość. Dojrzałość. I Pan Bóg ma tą swoją mniejszość i ta mniejszość jest pod ogromną presją.